Cześć, witam się z Wami bardzo cieplutko sprzed Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Pewnie część z Was pamięta, że ostatnio zapowiadałam, że na moim kanale ukaże się bardzo specjalny filmik. Coś, o czym marzyłam od dłuższego czasu i co w końcu, po miesiącu pracy, udało mi się zrealizować. Chcielibyśmy, bo mówię tutaj w imieniu kilku osób, z których pomocą udało mi się zrealizować ten filmik, pokazać Wam, że klasyka polskiej literatury niekoniecznie musi kojarzyć się Wam wyłącznie z nudnymi lekcjami języka polskiego i przymusem czytania, ale wprost przeciwnie, że obcowanie z nią może być ciekawe i powiedzmy sobie szczerze, że wciągające. Zaznaczę jeszcze tylko, że nie jesteśmy aktorami, więc nie bierzcie wszystkiego, co udało nam się stworzyć, śmiertelnie poważnie. Zakładajcie wygodne buty i zapraszam na wesele. Tak mi się snuje dramat groźny, szumny, posuwisty, jęk i zgrzyt, i wichrów świsty. Wytwór tęsknej wyobraźni, serce bierze, zmysły drażni. W oczach naszych chłop urasta do potęgi króla Piasta. Przed tą palubą słomianą poskarżę się mej poezji. Zmówię chochą. Zaproszę do izb. Na wesele. Sproś pani, jakich chcesz gości? Pani na imię Rachela? Imię pani takie liryczne. Prawda, śliczne. Zaproście tu na wesele wszystkie dziwy, kwiaty, krzewy, pioruny, dźwięczenia, śpiewy. I chochoła. Słoma, zwiędła róża, noc. To nadprzyrodzona moc. Panno młoda, myślę sobie, że co zechcesz, to się stanie. Zaproś gości. Tych, którym źle, których bieda, piekło dręczy. I po cóż te spiekłe duchy? Niechaj przyjdą na posłuchy. Na wesele, gdzie muzyka. Ja szczęśliwy! Na wesele sprosiłbym tu cały świat! Przyjdź, chochole, na wesele! Jest na tyle jeść i pić, możesz sobie z nami kpić. Skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjdź. Wydarzeniem, które zainspirowało Wyspiańskiego, było wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny, które odbyło się w listopadzie 1900 roku w znajdującym się za mną dworku Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach, które jeszcze wtedy nie były dzielnicą Krakowa. Była to huczna uroczystość, która trwała 3 dni. Na weselu Wyspiański pojawił się z żoną i córką, jednak nie brał czynnego udziału w zabawie, a po prostu stał z boku i obserwował. Po premierze dramatu Rydel poczuł się urażony sposobem, w jaki Wyspiański przedstawił jego żonę, choć oczywiście władze Teatru Miejskiego, w którym odbyła się premiera wesela, wymogły na Wyspiańskim rezygnację z wprowadzenia autentycznych nazwisk, co z całą pewnością ucieszyło część gości weselnych. To mnie wołał, czego chciał. Zebrałem się w com tam miał. Jestem, jestem na wesele. Przyjdzie tu gości wiele, żeby ino wicher wiał. Co się w duszy komu gra, co kto w swoich widzi snach. Nie wiem, czy wiecie, ale nikt z czteroosobowej familii Wyspiańskich nie zmarł śmiercią naturalną. Matka Stanisława Wyspiańskiego popadła w obłęd, jego młodszy brat w wieku 4 lat zmarł w wyniku zapalenia opon mózgowych, a jego ojciec Franciszek popadł w alkoholizm. Sam Stanisław Wyspiański zmarł na nieuleczalną wówczas kiłę, którą zaraził się w Paryżu od swojej modelki i przyjaciółki. Paraliż będący jej konsekwencją spowodował, że nie mógł chodzić, więc pod koniec życia do teatru wnoszono go na krześle. Ktoś się za mną włóczy wciąż. Ktoś przede mną ciągle stąpa.
Usypiam duszę mą biedną. Wszystko jedno. Wszystko jedno. Wszystko, co było, przepadło. Bezpowrotnie w mroku zbladł. Kłam sercu, nikt nie zrozumie. Hasaj w tłumie, rządź, mądź tę narodową kać. Serce trój, głowę trać. Stanisław Wyspiański miał duże powodzenie u kobiet, choć szczęścia w miłości znacznie mniej. Podobnie jak jego przyjaciel z czasów gimnazjalnych, Lucjan Rydel ożenił się z chłopką. W szkole, jak wielu innych wybitnych ludzi, nie wyróżniał się niczym specjalnym, choć już wtedy wykazywał zainteresowanie literaturą i sztuką. Założył nawet szkolny teatr, w którym udzielał się jako reżyser, scenograf i aktor. Przyjacielu! Przyjacielu! Kto? Kto? Ty wakrwi, brat piekielny! Ja weselny! Dajcie, bracie, kumę wody, ręce myć, gębę myć! Nie pyskuj! Drży! Ja Szela! Przyszedłem tu do wesela, bo byłem ich ojcom kat, a dzisiaj ja jestem swat! Swój pierwszy dramat Wyspiański napisał mając zaledwie, a może aż 17 lat. Tytuł sztuki to Batory pod Pskowem. W sumie Stanisław Wyspiański jest autorem 37 sztuk dramatycznych, czyli dokładnie tylu, co jak się przyjmuje Szekspir. Rzecz daleka, taka bliska. Ktoś mi znany, niespodziany. Ktoś, o którym jeszcze wczoraj tylko we śnie, tylko w marze. Werny Chora! Ma być jawne, co jest kryte. Co dalekie było blisko, roześlesz wici przed świtem. Bądź gotów, nim wstanie słońce. Przysiąż słowo. Rzekłem. Daję waści złoty róg. Lucjan Rydel popełnił gafę, starając się o rękę swojej przyszłej żony. Chcąc przypodobać się chłopskiej rodzinie, chodził w konkury boso. Gospodarze byli oburzeni, ponieważ każdy szanujący się chłop, gdy szedł na przykład z wizytą, zakładał własne buty lub je pożyczał. Wyspiański nawiązał do tego wydarzenia w jednej ze scen wesela, kiedy panna młoda narzeka na to, że bolą ją nogi i pan młody doradza jej, by ściągnęła buty. Oburzona dziewczyna odpowiada, trza być w butach na weselu. Hanka! Jaga! Hej! Cóż wy? Cóż to? Jaga! Hej! Cóż to? Ty to jak zaklęci stoją syśce jak pośnięci? Prawda, dobry Bóg przecie miał jak dymać wróg! Kasta, kasta, ty mi zginął, ty mi się obwinął! Kajsim zabył złoty róg! Ostał mi się jeno snur! Miałeś, chamie, złoty róg. Miałeś, chamie, czapkę z piór. Czapkę wicher niesie, róg huka po lesie. Ostał ci się ino sznur. Tańcuj, tańczy cała szopka. A czyś ty to za parobka? Ostał ci się ino sznur. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał, bo włożyliśmy w niego sporo pracy. W sumie nad jego wyprodukowaniem pracowało aż 11 osób, którym z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Największe podziękowania kieruję w stronę aktorów, bez których ten filmik nie mógłby powstać. Nadal jestem w szoku, że zdecydowaliście się w nim zagrać. Dziękuję również Miłoszowi z kanału Z kamerą wśród książek za pożyczenie stroju pana młodego, co również ułatwiło mi pracę nad tym filmikiem. Oczywiście będę bardzo wdzięczna, jeżeli zdecydujecie się udostępnić ten filmik lub gdzieś
miałeś go podlinkować, bo nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób. Zostawiam Was, mam nadzieję, w weselnym nastroju i zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików.